Hej, tutaj Marta z bloga codziennie.fit.pl i dzisiaj przychodzę do Was z nową serią Fit Pytanie. Będę raz na jakiś czas wybierać jedno z najczęściej powtarzających się pytań na kanale i krótko i na temat, zwięźle odpowiadać na nie tak, żeby Wam wszystko wytłumaczyć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy należy ćwiczyć brzuch codziennie i czy brzuszki na pewno są najlepszym sposobem na płaski brzuch. To co? Zaczynamy! Okej, więc bardzo często pytacie mnie, czy należy codziennie ćwiczyć brzuch? Odpowiedź może być tylko jedna. Nie, nie powinno się codziennie ćwiczyć mięśni brzucha, a to dlatego, że mięśnie brzucha to mięśnie jak każde inne i potrzebują regeneracji, żeby w ogóle ten trening zadziałał i żeby też nam się nic nie stało, nie doszło do żadnego urazu ani kontuzji. Kiedy ćwiczymy, pojawiają się w naszych mięśniach mikrouszkodzenia, które też muszą się zaleczyć. I codziennie ćwicząc i znowu trochę nadwyrężając te mięśnie, sprawiamy, że one nie mają czasu, żeby dobrze się zaleczyć. To może spowodować po pierwsze bardzo duży ból, po drugie właśnie uraz lub kontuzję, a po trzecie brak efektów, bo zmęczony mięsień nie jest w stanie odpowiednio się zregenerować, a bez odpowiedniej regeneracji nie otrzymamy dobrych efektów. Proste. Proste. Dlatego dużo lepszym sposobem jest ćwiczenie brzucha co drugi lub trzeci dzień, ale zanim rzucicie się na matę i zanim zaczniecie teraz ćwiczyć brzuchy jak najszybciej, poczekajcie chwilę, bo może się okazać, że to wcale nie jest taki dobry pomysł. Utarło się, że brzuszki są jednym z takich najlepszych sposobów na płaski brzuch, czyli chcemy mieć płaski brzuch, coś nam w naszym brzuchu nie pasuje i co robimy? Oczywiście nawalamy codziennie wieczorem brzuszki. Brzuszki robi się wszędzie, robi się je na WF-ie, na zdjęciach fitness, na filmikach na YouTubie, są we wszystkich tych planach, 30 dni do płaskiego brzucha itd., itd. Problem polega na tym, że jeżeli chcecie mieć płaski brzuch, to brzuszki dużo tutaj nie pomogą i to przez jeden konkretny powód. Mięśnie brzucha ułożone są pod tkanką tłuszczową i jeśli nie pozbędziemy się tej tkanki tłuszczowej, to nie mamy co liczyć na płaski brzuch. Dodatkowo wszystkie ćwiczenia na brzuch, czyli brzuszki, deski, scyzoryki, nożyce itd., itd., to ćwiczenia wzmacniające, czyli to, że wykonujemy je na brzuch nie sprawia, że tłuszcz znika z brzucha, ale sprawia to, że wzmacniamy te mięśnie brzucha, one robią się silniejsze, robią się mocniejsze, przy odpowiednich predyspozycjach, przy odpowiedniej diecie mogą zrobić się też większe, ale na pewno nie sprawi to, że nagle zniknie nam tutaj oponka, znikną nam fałdki i pojawi się super kaloryfer i super płaski brzuch. To tak nie działa, ponieważ mięśnie ułożone są pod tą tkanką tłuszczową, żeby one się pokazały, żeby pokazał się też płaski brzuch, musimy pozbyć się tkanki tłuszczowej. Z tego powodu dużo lepszym sposobem niż brzuszki będzie zastosowanie treningu na całe ciało, treningu, który ma mocną, dużą intensywność, jest krótki albo ma średnią intensywność lub niską, ale jest długi. Czyli wszystkie te treningi, które spalają dużą ilość kalorii, bo dzięki temu zrobimy sobie deficyt kaloryczny, a to spowoduje, że ta tkanka tłuszczowa rzeczywiście zacznie się spalać. Dodatkowo oczywiście odpowiednia dieta, czyli brzuszki tak by nic nie dały, ale jeśli nawet będziemy ćwiczyć odpowiednio, czyli tak jak przed chwilą powiedziałam, ale dalej będziemy jeść niezdrowo i będziemy jeść za dużo kalorii, to też nie schudniemy, to też ten trening nic nam nie da. Podsumowując, nie ćwiczymy mięśni brzucha codziennie, bo to nie ma żadnego sensu, nie przyniesie większych efektów, a tylko może zaszkodzić. Po drugie, zamiast rzucać się na brzuszki, robić brzuszki, żeby mieć płaski brzuch, zajmijmy się tym, żeby jeść zdrowo, jeść odpowiednio, nie przejadać się, ruszać się, czyli robić różne treningi, najlepiej na całe ciało, bo dzięki temu spalimy większą ilość kalorii, a co za tym idzie, pozbędziemy się tkanki tłuszczowej, czyli tych fałdek, oponek. Po trzecie, ćwiczenia na mięśnie brzucha to ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie, a nie spalają tkankę tłuszczową w tym konkretnym miejscu, więc to i tak by nam nic nie dało. Ale zanim skończymy ten cały mini wykład, muszę coś powiedzieć. I tak musimy ćwiczyć mięśnie brzucha i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie brzucha, czyli mięśnie kor, mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu są bardzo ważne dla naszej całej sylwetki i dla naszej sprawności fizycznej. Pomagają utrzymać prawidłową postawę ciała, odciążają trochę kręgosłup
i są takim właśnie gorsetem, który nas tutaj chroni. Dlatego warto je ćwiczyć, ale dużo lepszym sposobem niż nawalanie brzuszków będzie dołączenie ich po prostu do jakiegoś treningu. Czyli na przykład idziemy pobiegać, idziemy popływać, idziemy na zajęcia fitness i potem robimy sobie kilka ćwiczeń na brzuch. Albo robimy trening na całe ciało i pod koniec tego treningu robimy sobie jakieś ćwiczenia na brzuch. To nie musi być dużo ćwiczeń, możecie wybrać sobie na przykład 4 ćwiczenia, które zrobicie sobie w 3 seriach. Każda po 15 powtórzeń i to gwarantuję, uwierzcie mi, wystarczy. Poza tym warto pamiętać, że bardzo dużo ćwiczeń angażuje już mięśnie brzucha, tak? Czyli czasami, kiedy ćwiczymy, te mięśnie brzucha i tak już pracują, więc to nie jest tak, że nagle musimy robić cały długi trening na brzuch. Wcale nie. Czasami wystarczy naprawdę kilka ruchów, kilka serii i to będzie wystarczająco. Okej, mam nadzieję, że ta odpowiedź Wam się podobała i że ta nowa seria też Wam się będzie podobać. Jeśli tak, koniecznie dajcie kciuka w górę, w komentarzach możecie zadawać kolejne pytania do tej konkretnej serii, czyli jedno pytanie, jeden filmik będzie. I to chyba wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, ponieważ mam to swoje postanowienie, żeby nagrywać częściej, więc dzięki tej subskrypcji nic Was nie pominie, a przy okazji mi będzie miło. I na dzisiaj to już wszystko. To co? Do zobaczenia. Hejka!